Przyjmij Boże, coś Wam powiem. Rodzina dla nas stanowi najważniejszą część naszego bycia w świecie. To jest nieodłączny element naszej codzienności. Kiedy kogoś nie widzimy dłuższy czas, to naturalne jest, że tęsknimy. Gdy dziś rodzina Jezusa przychodzi, by spotkać się z Nim, bo On wiele tygodni wędruje po okolicznych wioskach i miastach i tam naucza, to On wypowiada słowa zaskakujące wszystkich. Może i w pierwszym odbiorze są to słowa, które bolą. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. W tym zdaniu mamy przekaz, że pojęcie rodziny to coś więcej niż tylko więzy krwi. Przecież możemy być spokrewnieni, ale w kwestiach wiary możemy diametralnie się różnić. Każdy z nas może stać się kimś bliskim dla Jezusa, jak brat, siostra, a nawet matka. To dzieje się wtedy, gdy słuchamy Go i budujemy dom na skalę Jego nauki. Stawanie się matką nie jest dosłowne, bo On ma najlepszą matkę ze wszystkich. Ale poprzez duchowe macierzyństwo rodzenia Jezusa w ludzkich sercach staje się to realne. Stałe trwanie w Jezusie przez wiarę w Jego Słowo, przez miłość do Niego, przez przystępowanie do sakramentów, przez modlitwę sprawia, że w naszym życiu pojawiają się obfitości różne owoce dobra. Wyjątkową jedność, istniejącą między Jezusem i wszczepionym w Niego przez wiarę i chrzest uczniami, przedstawia określenie mistyczne ciało Chrystusa. Jesteśmy nie tylko braćmi i siostrami naszego Pana, nie tylko Jego przyjaciółmi, ale Jego ciałem, Kościołem. Ciało to posiada swoją duszę. Jest nią Duch Święty, którym zostaliśmy napojeni. Bracia Jezusa trudzą się, by do Niego przybliżyć się. My także powinniśmy zapytać samych siebie, czy walczymy i staramy się, by pokonać przeszkody spotykane na drodze, gdy próbujemy zbliżyć się do Słowa Bożego? Czy poświęcam codziennie choć kilka minut na czytanie, słuchanie i rozważanie Pisma Świętego? Święty Tomasz z Akwinu przypomina nam, że konieczne jest, abyśmy rozważali nieustannie Słowo Boże. To rozważanie bardzo pomaga w walce z grzechem. Jednak słuchanie i rozważanie to jest jedna strona medalu. Pozostaje jeszcze wcielenie tego słowa w życie. Dzisiaj Kościół potrzebuje miłości jak nigdy dotąd. Bo jest wyśmiewany, raniony, opluwany. Bo sami ochrzczeni naśmiewają się z innych wierzących i tym się chełpią. Co więcej, publicznie przyznają się, że przyjmują sakramenty ze względu na innych, a nie ze względu na Boga. Bóg płacze nad Kościołem ranionym dziś na tyle sposobów i prosi Cię dziś, byś miał odwagę stanąć w Jego obronie jak matka dla swych dzieci. Przecież można być blisko Boga jak tłum, a sercem i postępowaniem możemy być daleko od Niego. W XXI wieku nic się nie zmienia. Mamy słuchać Słowa Bożego i wypełniać je. Tyle i aż tyle.